Mam już idealny nagłówek naszej rozmowy. Nudziłem się i wygrałem, dlatego The Voice of Poland. Nie, no. I was bored na tej kwarantannie, ale tak naprawdę, bez profa, profesora Jana Balarina i, i bez mojego bez dziadka, to, to ja bym chyba tam nie, nie dał radę. Nieziemsko, cudowny głos. O Wypuszczasz utwór o północy, a oni piszą, Nie będziemy spali. Czekamy. Um, no. <laughs> ja mam dużo szczęścia do, do takich fanów. Oni są. Uh, dla mnie bardzo dobrzy um, i dbają o mnie, a, że, że w ogóle mnie słuchają i mnie chronią nie, na, na internecie, bo czasami jest, um, że ludzie mogą mieć swoje opinie. Cześć, tu Natalia Szymańczyk, witam Cię w moim podcaście. Gościem mojego dzisiejszego podcastu jest Krystian Ochman. Cześć. Cześć. Dzięki, że wpadłeś. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo proszę. Proszę. Krystian, twoje ulubione przekleństwo. <laughs> to... Moje ulubione przekleństwo. Co ja mam to powiedzieć? Tak, wypikamy. Nie, nie jest to kulturalne. Powiedz, wypikamy. Please. Wyp wypikamy? Tak. A, to, to wypikamy. Um... <laughs> Chyba kurwi. That's a good wiesz, one. wiesz dlaczego zadałam takie pytania? Bo chciałam się dowiedzieć, czy bardziej jesteś Amerykaninem czy Polakiem. Bo mam wrażenie, że tak jak wulgaryzujesz, to bliżej jesteś tego języka i tej narodowości, czyli jednak Polak. Czy <laughs> wiesz, no mamy. No w Ameryce we only have fuck. A w Ameryce. Czy w Polsce to um, no masz. Wiele, wiele różne. Prawda, jesteśmy, takie. jesteśmy w wielu kategoriach słownych ograniczeni, ale jeżeli chodzi akurat o wulgaryzmy, jesteśmy... faktycznie są bardzo, bardzo dosadne. A ja gdzieś poruszyłam ten temat Twojej narodowości, ponieważ Ty masz bardzo ciekawą historię za sobą. Pięć lat temu przyjechałeś do Polski. Jakoś tak. No Kiedy pięć miałeś 18 raz. lat, 18 lat swojego życia. Pierwsze 18 lat spędziłeś w Stanach Zjednoczonych, oh, gdzie si. wyprowadzili się lata temu twoi rodzice. Przyjechałeś 5 lat temu. Poszedłeś do Akademii Muzycznej. W trakcie poszedłeś do programu The Voice of Poland. Który to program wygrałeś? Później reprezentowałeś nas rok temu na Eurowizji. Powiem ci, że przez te 5 lat zrobiłeś bardzo dużo y, y, jak na człowieka, który dopiero przyjechał. Niektórzy nie robią tyle przez całe swoje życie w tym kraju. You. A, jeszcze jeszcze, nie, jeszcze niewystarczająco. No, ja tak wiem, 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 wiem. Troszeczkę z ciebie to wyziera, z twoich tekstów i z tego, co mówisz w wywiadach, że czujesz się niedość i cały czas masz ten głód, żeby robić więcej. Tak, tak chyba tego tak zawsze będzie, póki nie skończę, nie wiem, w Hiszpanii na emeryturze. Okej, okay, ale w takim razie do czego mierzysz? Powiedz mi, co jest takim Mont Everestem Twoich możliwości, marzeń? is the limit. Well, Rozmażmy się teraz. No, nie wiem, tak, nie mam za bardzo takie szczegółowe marzenia, to raczej chyba takie ambicje, um, mhm. że chciałbym tego i tego i tamtego zrobić, ale tak bardzo, bardzo. Um, no to co to jest to, tego, tego i tego i to? Fajnie by było na przykład podłożyć jakiś głos do jakiegoś animowanego filmu albo by mnie zaangażowali, nie wiem, do, do jakiegoś serialu uh, albo, no, jakiś film. To na przykład, that's fun, I think that would be awesome to do. Uh, no i uh, w sumie no, takie kolejne marzenie to może, no, żeby już odpoczywać, uh, mm -hmm. jak mm -hmm. będę na emeryturze w, w Hiszpanii, przy plaży, you know, cisza, spokój, mm -hmm. oh yeah. O, oh, pięknie, sounds, teraz sounds się rozmawialiśmy, zwłaszcza, że mamy listopad za oknem. Mm. That's pięknie. Disgusting. Ale wiem, że jesteś też fanem rapu, hip-hopu, no to featuring z jakim artystą? I tu też, sky's the limit. Uuu, uh... Tyler, the creator. Tyler, the creator, yes. I love him. Wiesz, yeah. że ja się stylizuję na niego, jeśli chodzi o ubrania? Te tak? Te kolory, nie zauważyłeś? Nie, uh, nie, nie, ale... <laughs> bo, bo, bo jego, jego merch? To jest jego merch? Nie nie nie, 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 ale on lubi takie kolory. Jego cały Instagram, Aha. jego taki... No. E, wizualna strona, no tak, jego tak też się, się zmieniało, nie? Przez, tak, tak, przez, tak, 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 Ileś tam czasu, ale on jest mega utalentowany i uwielbiam jego styl. On uh, na przykład um, uh, Future... I would love to do uh, coś z future. I na przykład uh, Yeet albo Playboy Cardi, to byłoby mm. niesamowite, ale nie wiem też, czy mój styl by pasowało na przykład do typu uh, Playboy Cardi, ale fajnie by było coś, coś razem zrobić. That would be awesome. That would be amazing to do. OK, kiedy teraz Cię zaskoczę, kiedy y, oglądałam Twoje teledyski, nie wszystkie, bo oczywiście one są bardzo zróżnicowane ale niektóre skojarzyłyśmy się z Item. Z kim? Z Item. It. Yeah? Serio? No. Naprawdę. Z ja no wiem, że to jest, wiem, że to jest zupełnie inny gatunek muzyki. On też ma bardzo taki swoisty, specyficzny wizerunek, ale no, taki błysk, po prostu taki przebłysk, po prostu sekunda. No. Nie wiem, może Aj. to a, może biorę taką inspirację Adlibów od niego, bo on, jest, on ma wspaniałą Adlibę i a, jest właśnie wyjątkowy w swoim rodzaju z tego względu, ale no, w takich numerach chyba też jest potrzebne, żeby mieć więcej takich e, e, podgłosów i adlibów, i różnych takich dźwięków. Ale nie, no, to jest, jest wyjątkowy, to jest, to jest e, kompletnie coś, coś innego. No, jest wyjątkowy w swoim rodzaju. Ale te adliby na pewno pomagają. Wspomnieliśmy o Eurowizji The Voice of Poland. Co dało Ci większą rozpoznawalność, większą sławę? Eurowizji, czy... Czy, czy Eurowizja, czy Voice of Poland? To chyba Eurowizja. Mhm. Tak mi się wydaje, że, że jakby utrzymałem dużo fanów po Wojsze właśnie po, po tej Eurowizji i dobrałem trochę więcej fanów poza Polską. I to... to wiesz, taki był cel, nie? żeby ta ekspozycja. Nie? Mhm. I Eurowizja akurat w tym pomogła, tylko szkoda, że um, nie pojechałem od razu po Eurowizji dookoła, powiedzmy, Europy i, i koncertowanie, a no, zostałem w Polsce i tutaj zrobiłem trasę. Mm -hmm. Myślisz, że to byłby fajny ruch, żeby właśnie przejechać Europę i jeszcze bardziej w, bym chciał. w pamięć odbiorców? Bardzo bym chciał. Mówisz o takim wykorzystywaniu fali, tak? Popularności właśnie po Eurowizji, że była ta rozpoznawalność zagraniczna i chciałby się wykorzystać w tamtym momencie? Mógłbym mógłbym wtedy wykorzystać. Ale miałem więcej obowiązków w Polsce i w sumie też to chyba był cel managementu. Ale ja bardzo byłem za tym, żeby no trochę to, już na początku, no już, już po wojsze powiedzmy, zacząłem myśleć, nad tym, jak, jak to będzie wyglądało w przyszłości uh, i, um, i myślałam często o, o właśnie zwiedzanie różnych krajów, nie tylko tam być, nie wiem, przez, przez dzień na koncert, ale żeby dłużej, no, po prostu do mm -hmm. dookoła i zobaczyć, jak ludzie żyją w innych krajach i poznać właśnie ich kulturę. Um, no to wracając do tego marzenia, to może to jest też takie something I'd really want to do. Mm -hmm. A Stany? Powrót do Stanów? E, tak, na pewno. O, tam mam dom. E, też mam tu dom. E, no ale tam wychowałem się i też tęsknię za, za znajomych, e, też za najbliższego przyjaciela mam Adam Bejna. Mhm. E, i fajnie by było mieć tam dom, e, żeby wracać tak co jakiś czas i może być, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące. E, ale tak, żeby chyba żyć tam na, na stałe, to Chyba, chyba mniej. Um, Już się nażyłeś. 18 lat w końcu tam byłeś. No tak, ale tam jest, wiesz, jest dużo, dużo tam do zwiedzania. Ameryka to jest jeden z najbardziej ciekawszych, czy USA jest jeden z najbardziej ciekawszych kraj na świecie. Jest tam naprawdę dużo do zwiedzania. Miałem w szczęście, że rodzice mnie brali na takie tripy. Um, od Maryland do, do Kalifornii i dużo takich e, wspaniałych parków narodowych e, zwiedziliśmy. A e, chciałbym to jeszcze raz zrobić i pójść może do, do miejsca inne, które e, jeszcze mnie nie było. A to, bo tam jest naprawdę dużo. A twoje takie top trzy, jeśli chodzi o Amerykę? Miejsca, w <coughs> których byłeś, są piękne, <coughs> chciałbyś, chciałbyś tam wrócić? Uuu. Uh, um, Okej. Okay, uh, na pewno. Na pewno chciałbym do takiego miejsca Lake Powell, um, ale chyba już. Nie wiem, czy to jest w, w Nowym Meksyku, czy w Arizonie. Nie, teraz nie pamiętam, ale tam pamiętam, jak mieliśmy te wakacje, gdzie jechaliśmy przez całe USA. Zatrzymywaliśmy, zatrzymali nas rodzice tam. And we went tubing. Wynajęliśmy taką łódkę, trochę szybszą, i no i mieliśmy taki, nie wiem jak to się mówi, pompon, czy whatever. Ponton? Tak. Typ łódki, taka dmuchana. Tak, tak, tak. No i takim sznurem ciągnęło nas, i nie wiem, wyśmienita zabawa. I tam naprawdę odpocząłem w trakcie bardzo chciałbym tam wrócić, ale nie wiem też ile czasu mam, bo ten woda tam jeszcze it's evaporating. wysycha, wysycha no aha, mhm. so, nie wiem za jakiś czas już, już nie będzie. Okej, okay. to miejsce numer jeden, miejsce numer dwa. Um, hmm. Sequoia National Park. National Park. Mhm. Ja byłem totalnie w szoku, jakie wielkie te te, te drzewa są, a um, Fajnie. Tyle. Um, trójkę. I trójkę... Hmm... Let's say, no w sumie uwielbiam też uh, Arches National Park. Mm -hmm. was, was really good, great to see. Bryce Canyon dla mnie zrobiło na przykład uh, większe wrażenie niż um, Grand Canyon. Mm -hmm. um, dos dosłownie wygląda jak... Um, stalagmite e, to jest... z Tak, to jest z ziemi czy z góry? Bo ja nie pamiętam. Stalaktyt chyba jest z góry, a stalagmity i stalagnaty to... jeszcze są. Oh. Daj spokój. Okay, ale są st e, so <laughs> stalagmite, dobrą... to Do wyglądają stoły, tak? właśnie jak takie ogromne stalagmity, e, które rosną właśnie z, z ziemi and it just it looks absolutely amazing. Uh, no i w sumie fajnie by było przejechać e, Death Valley. Jeszcze raz. Ah, tak dla beki. Dla beki, ale to nie jest aż tak gorąco. Tam nie jest tam duszno, jest, jest po prostu takie suche... Sucho. sucho, sucho powietrze. Yeah, mhm. yeah. Twoja płyta, Testament. Najnowsza. Druga. Yes. Bardzo poważna nazwa, jak na rocznik 99, mm. którym ty jesteś. Testament kojarzy się z czymś takim e, ostatecznym, e, z jakimś rozliczeniem. Czy tak to trzeba traktować? Że w sumie to jest taki um, like out with the old and in with the new, w sumie. Um, że to jest powiedzmy taki kolejny rozdział w swoim życiu, ale nie, że w sumie ta płyta jest bardziej dla mnie osobista niż ta, ta pierwsza. Bardziej takie szczegółowe sytuacje, ale mniej sytuacje, bardziej że zamykam drzwi na niektóre myśli i podejścia i, i, i zmieniam to trochę, um, żeby dostosować się do. Planach w przyszłości, a i do tego, co się dzieje dookoła nie nas. Inne mam cele. To, to chodzi o że, że to jest po prostu dla mnie ważne. Na przykład, nie, szkoła a to się kończy i już mam inny cel, a inne skupienie, a albo niektóre myśli. no Trzeba czasami myśleć o przeszłości, ale nie za bardzo do tego wracać. Rzeczna no, teraz, a już myśleć do przodu mhm. um, no i to jest to jest po prostu no, ważna sytuacja która może mnie popchnąć powiedzmy do przodu i now once I finish school moje, powiedzmy taka baza chemiczna nie, w głowie mhm. trochę, trochę, się, trochę się zmienia sam mówisz o swoim najnowszym albumie. Jest w nim dużo o poszukiwaniu zrozumienia, miłości, akceptacji, ale i też o ich braku. Czyli w jakich tematach czujesz brak miłości, akceptacji? Bardziej jako chodzi o akceptację, to, um, to, 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 to może jakieś sytuacje w przeszłości albo jakieś wewnętrzne e, walki, powiedzmy, że ta akceptacja. A, ale też również ak akceptacja od, e, od ludzi, którzy mnie oceniają, w sumie e, kupiłem. E, jakby I'm, jestem w tym wszystkim zaangażowany, no to muszę tego zrozumieć. Nie? E, ja też nie istnieję bez, bez ich opinii. Nie? A, a jak chodzi o ten miłość i brak miłości, no to e, tak samo jak w rozmyty obraz, e, tam jest scena, gdzie um, że jakaś dziewczyna na mnie krzyczy, czy coś takiego. Chciałem też, żeby było to dość uniwersalne, nie? że wszyscy przechodzimy czegoś takiego, a idealny przykład po tym to jest, um, co, co, czego się uczymy nie, z tego, a i czy ja tak mam w głowie, że jak nie nauczysz się ze swoich błędów, albo z tego, co, co już przechodziłeś, to tak mniej więcej stoisz w miejscu. Jakby życie idzie dalej do przodu, ale trochę stoisz w miejscu. Tam jest scena w tym teledysku, rozmyty obraz, jak ja idę na z do góry tych schodów. I tam jest jakaś blokada, jakaś bariera i nie jestem w stanie to przejść. No i zamiast tam iść do góry, bo już nie mogę, to idę w prawo i jest takie... Przemyślenie, analizy, że, że you go into deep into your own mind to understand what's going on, the problem, and how to get through it. No i uczysz się z tego i wiesz, niczego nie żałować. Szczęśliwy, że, że się stało, bo i tak korzystasz z tego, żeby przejść do kolejnego etapu swojego życia. Dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo ja właśnie chciałam porozmawiać o teledysku i słowach do piosenki rozmyty obraz. Czy to jest twoja autobiografia? Czy ten bohater, który jest w tym teledysku, to jesteś ty w tych słowach? A, no tak, tak, ale chciałem, no tak jak mówiłem, chciałem być bardziej taki uniwersalny, takie sytuacje, które wszystkim się zdarza, ale, ale... No, lepiej właśnie w takim kierunku, bo wszyscy mają swoje rzeczy. Teraz po tym podcastze nie wiem, co ty będziesz myślała i gdzie będziesz szła. Um, no i w tym jest takiej, takie piękno, ale też również taki niepewność. Um, no a ta sytuacja, wiesz, Being at by your parents, or something like O that, to right? dokładnie chciałam zapytać, bo Ty cały czas opowiadasz, że miałeś duże wsparcie z domu, od rodziców, rodziny, a w tym teledysku, w którym, tak jak sam przyznałeś, no możemy traktować to tego głównego bohatera jako Ciebie, no to jednak ten chłopak stoi przed rodzicami, którzy na niego krzyczą, jakoś nie, nie znajduje zrozumienia. Jest tam pewnego rodzaju taki brak wsparcia, osamotnienie. Um, Czy to to, są nie twoje jest, doświadczenia? to nie jest brak uh, wsparcia. Uh, to jest. Um... Tak jak mówiłem, to, to jest bardziej uniwersalne. Dużo osób to prze przechodzili i przechodzą. A, a u mnie to wiesz, moi rodzice mieli y specjalny, specyficzny styl do wychowania. Bardzo takie też tradycyjne. Y wyprowadzili się w czasie komunizmu. A I jakoś styl, y wychowanie nie zmieniło się nawet jak. Byli w takim otoczeniu, wiesz, dookoła nich to, to Amerykanów, a oni mają totalnie inny styl. I to z mojej strony na przykład to było brak zrozumienia wtedy, ale dużo się nauczyłem. Mama jest bardzo szczegółowa i, i, i czasami aż za bardzo chce, żebym myślał do przodu, bo czasami to mnie stresowało. Że, że I want to live for now i już jestem świadomy tego, ale po prostu chcę mi przypominać, bo, bo chcę jak najlepiej. Um, to wiesz, dlatego nie wchodzę w tych szczegółach, e, jak, y, wiesz, jak to pokazać na, na ekranie, w, w, nie wiem, przez trzy przez minuty. Um, no to bardziej uniwersalnie do tego podchodziłem, ale wszyscy przechodzą swoje rzeczy. A, a tata, jego sposób wychowania? Słucham? A tata i jego sposób wychowania? Wspominają się mamie, a tata? Czy Tata, tata no, wtedy to podobnie, no, teraz to trochę bardziej się wyluzowali, bo, bo widzą, że, że mi zależy na czymś i, i no, chcę też jak najlepiej dla siebie i, i pokazuję, że, że pracuję, że pracuje i to, to dla nich było, było bardzo ważne. Piosenka Cry For You z Kalusz o orkiestra i bronia Piosenka z ukraińską piosenkarką Jerry Hale. Pokazujesz wsparcie dla Ukrainy. Mhm. To jest dla ciebie ważne? Dlaczego? E, dlaczego? Nie, dlaczego? Dla, nie dla każdego jest. E, dobra, nie, nie jest, nikt nie jest, no mam nadzieję, że nikt nie jest za, za wojnę i byśmy chcieli, żeby to się skończyło. Też em, Głupio mi jest w ogóle mówić o takich rzeczach, bo, bo ja trochę siedzę po, po drugiej stronie. Um, ja jestem artystą, e, który no, tam pokazywał, że, że wspiera, ale co tak naprawdę robię, żeby, żeby im pomóc? Um, mam nadzieję, że, że wszyscy, którzy tam walczą, wrócą bezpiecznie e, do domu. Um, I w sumie to, to tak naprawdę no, tyle. Ale fajnie, że przypominasz o tym temacie, bo ja mam wrażenie, że trochę temat wojny na Ukrainie jest tematem już powoli zapominanym, trosze, troszeczkę ja spychanym. Mam utwór właśnie o tym w nowym, że, że ludzie tak naprawdę mają to, to gdzieś, póki im się nie stanie i to jest tak, że jak żyjesz w komfortowej sytuacji, to często no, łatwo, łatwo mówić po prostu o tym wszystkim, a... I mniej robić, bo już masz dobrą sytuację. Po, po co masz tego oddawać? Um, I dlatego, no, tak, tak wydaje mi się, że jest więcej właśnie mówienie e, niż robienie, szczególnie jak chodzi o artyści. Mhm. Um, bo większość z artystów żyją komfortowo, no, komfortowo, a, ale komfortowo. I, e, no i, i mówią, i mogą zaśpiewać o tym, ale. Póki na przykład nie przekażesz jakiejś dużej sumy e, e, do, e, jakby żeby im pomóc a, albo coś innego. A, it can't just be awareness. Dlatego um, też zdaję sobie sprawę, ja jestem w bardzo dobrej sytuacji i ja mam dużo szczęścia e, do tego. Um, tylko wiesz, no, it also has its downsides. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby, żebyśmy pomagali our fellow man Because that's the, wor the way the world should be, but uh, równocześnie, jakby tutaj widać, może wiesz, pomożemy uh, jedną osobę, i a kilka inni na przykład uh, tracą na tym. I że um, <coughs> ja jestem jak najbardziej, żeby to, to przestało, uh, i, i już wiesz, ale widać no, z powodu inflacji i. Um, sytuacji w Polsce, że, że widzę, że niektórzy są niezadowoleni, że, że aż tyle Ukraińców e, przejeżdżają do, do Polski, bo my chcemy, chcemy naprawdę dobrze, ale właśnie teraz powoli zaczynamy e, my tracić na tym. Wspomniałeś o swoim dziadku, e, Wiesławie Ochmanie, śpiewaku operowym światowej sławy. Również ojciec twój zajmował się muzyką, tak. E, tak, był w zespole Róży Europy. Czy w takim otoczeniu umówmy się, w domu pełnym muzyków. To było zawsze fajne? Czy czasami to był dla Ciebie problem? Wychowywać w takim domu się? Nie, nie, to nigdy nie było. Nigdy nie było problemu. Um, Zwłaszcza, często... że obrałeś taką ścieżkę, sam poszedłeś w kierunku muzyki. No tak, a wiesz, zawsze jeno, słuchaliśmy różne rzeczy. Ale też jak Tata zostawił różę Europy już, już w tle i, i pojechał do, do Stanów, um, już miał też inne cele. A jak poznał, w ogóle pozna moją mamę dopiero w Stanach, w banku. Um, a wyprowadzili się z, z Polski w, no, chyba w tym samym czasie. Um, no, jak już zostawił to w tle, to. Um, po prostu przestał, przestał jakoś dużo, dużo grać, ale, ale mhm. dużo słuchał, nie? Um, No i jak dziadek przyjeżdżał z Polski, to też słuchaliśmy. Często rodzice brali nas na, wiesz, na jakieś tam występy, albo opery, albo jakieś tam różne, you know, weird stuff sometimes, mhm. but... Uh, usually great. Jakieś muzykale, jest takie miejsce Kennedy Center, i, i tam często chodziliśmy, bo były różne przedstawienia. No. Fajnie. Dobre wspomnienia też muzyczne. Oh yeah. Związane z, z tym domem. Wspominałeś o tym, że słuchaliście dużo muzyki. No właśnie. Czy ty znasz dużo kawałków polskich ze starej daty? Tych, tych starej daty, takich z starej muzyki? Nie wiem, na przykład byłaś serca biciem, za ucha. Byłaś Nie, za Była ja bardzo nie znam um, utworów takich. Um, bardziej chyba poznałem w trakcie Voicea. Um, jak, ten, jak ten utwór? ciemno, ciemno ale. Go yet, no. Phil, jest już ciemno! Ciemny, jest, oh, tak to okay. jest twoja ulubiona piosenka? Polska? No, ale, ale, ale tego znam. No, często słuchaliśmy tych najstarszych. No, starszych polskich utworów na, na, na sylwestra, bo kiedyś rodzice razem z, z znajomymi nie, rodziny e, robiliśmy takie imprezy, nie? Um, Wynajęliśmy e, jakiś duży a, barn house, or um, duży wielki pokój czy coś i, i tam mieliśmy, no, e, często tata <grym> był DJ-em i, i włączał, nie? No to Przyjechałam do Polski, znając tam niektóre, wiesz, ten czerwony korale i te, te mm -hmm, inne, nie? Mm -hmm, które mm -hmm. są na Sylwestrze. Mm -hmm. Czyli już jakąś bazę miałeś w takim razie. Coś tam, coś tam było, no. Marihuana to jest podobno twoja ulubiona piosenka. Autorstwa tylko. Róży Europy. Róż Europy, czyli twojego ojca. It's a, it's a good song. To jest twoja ulubiona piosenka? Twojego ojca? Yeah, probably. <laughs> <laughs> Ale ze względu na melodię, czy ze względu na tekst? Uh, to i to. <laughs> okay. To i to. Róż Europy mieli wyśmienity styl, są. So. coś? Uh, nie no, tylko ten ta fraza nie liczy się, tylko marihuana. Yeah. W latach 70-tych, 80-tych twój dziadek, Wiesław Ochman, podróżował po całym świecie. Był i w Laskali, i występował w Metropolitan Opera. No To są rzeczy, które robią wrażenie nawet dzisiaj. A w tamtych czasach to, to już w ogóle. Masz jakieś y, anegdoty, które twój dziadek opowiadał przy rodzinnym stole na święta? <laughs> um. E, no, no, zaraz powiem, ale dla Scala bardzo bym chciał tam tam wystąpić, o, Dla mnie to mamy... jeden z najbardziej pięknych uh, sal na świecie. kolejne marzenie na twojej liście? Ja, marzenie, no, ambicje, I, I, I would be honored to be there. tego ci życzę um, Dziadek coś, najlepiej, nie, no najlepiej zapytać dziadka, bo dziadek ma takie anegdoty, że jak ja bym spróbował coś powtórzyć, to by totalnie zniszczył. Tak to gramatycznie, źle mówię. i no, spróbuj. Nie no, anegdoty nie, to po, to ale... To pół po, po, po angielsku. A? No, no nie, nie, nie ma takiej samej, wiesz, nie ma tego mm -hmm. samego wydźwięku. Um... Nie opowiadał kiedyś, że, że jak przyjeżdżał do, do, do Stanach, um, no to, to często, wiesz, no, był młodszy, może 7-8 lat, 9. A, I często graliśmy w jakieś tam, um, tam jakieś gry planszowe, powiedzmy bierki albo chińczyka. No, chińczyka uwielbiałem. Um, I jeszcze kabanosy znasz może kabanosy? Kabanosy są do jedzenia, są takie kiełbaski. Kiełbaski, tak się nazywał ta gra? Nie nie, 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 kabanosy. Kabanosy, kabanosy. gra? Tak, gra, no, no tak z papierem i... i... Dobra, <laughs> nieważne, ktoś będzie wiedział. A... Ale, ale no, no i opowiadał, że, że jak graliśmy, to uh, <ścoughs> usiadł ze mną do Chińczyka uh, i zapytał mi, jak... Um, i jak się gra i tego uh, or whatever. No i zacząłem tłumaczyć jego dziecko, że o, tutaj to, twoje pionki i tego we roll a dice i, i ty. I powiedziałam, ale jest jedna ważna reguła, że, że twoje pionki nie mogą być przed moim. Nie? Coś takiego. No to wiesz, opowiadał to wiele razy, lepiej to opowiada, ale, ale no, coś takiego było. <laughs> I didn't like losing <laughs> wtedy, wtedy. Już ustawiałeś sytuację, ale to ja wygrywam. Yeah. A to prawda, że Twój talent został odkryty przez dziadków, ale ze strony Twojej mamy w drodze z mszy z kościoła? E, no, babcia, babcia. Tam, e, chyba to było wtedy też, jak przyjechała do, Stan do Stanów, a spędziliśmy czas e, w kościele i e, byliśmy na. E, no i jak wychodziliśmy już, to e, no, słyszała, su że, że tam markuje e, tak melodię po kolei, nie, e, no, prze całą. No i tak zasugerowała rodzicom, że, że ja bym coś, coś spróbował, że, że słuch mam nawet okej. Okay. No i wtedy potem zacząłem na pianinie przeuczyć i, i kilka lat później na tromce, A to jakoś mnie trzymało i wtedy potem dopiero śpiew. Masz bardzo wierną rzeszę fanów, gang Ochmanków. Będziemy tańczyć, jak nam zagrasz. To jest cytat z nich. Nieziemsko cudowny głos o twoim głosie. Wypuszczasz utwór o północy, a oni piszą nie będziemy spali, czekamy na nie. Um, no, <grywki> ja mam dużo szczęścia do, do takich fanów. Oni są e, dla mnie bardzo dobrzy um, i dbają o mnie. A, że, że w ogóle mnie słuchają i mnie chronią, nie? Na, na internecie. Bo czasami jest... E, Ludzie mogą mieć swoje opinie, jak komuś się nie podoba e, utwór, to jakoś to mi, mi nic nie robi, bo to, to jest totalnie zrozumiane i nie liczę to jako hejt ani nic, tylko um, szczere opinie, preferencje. Ale czasami się zdarza, że e, powiedzmy ktoś napisze tak na siłę albo specjalnie jakieś tam teksty i ewidentnie to wiesz robią to, to you know maybe get under my skin or something like that. Um, ale, ale wiesz fani są zawsze tam żeby mnie nie chronić. Czyli <laughs> so, nawet so, mam nie dużo, musisz dużo się szczęście. odezwać, tylko pojawi się hate i od razu oni stają Czy hate? W swoim no hej, to nie jest imieniu. tak, że um, like we're a gang that jak ktoś powie jakąś inną opinię, to, to od razu atakują, to jest tylko, że, że chyba oni też czuwają na tym I czy ktoś Robi to specjalnie? Czy faktycznie ma taką, wiesz, opinię, nie? Ale ciśnienie Twoich fanów na kontakt z Tobą jest dosyć duże, bo nawet przed wejściem teraz na antenę, wpisując sobie, wpisywaliśmy sobie w Google Krystian Ochman. Pierwsze hasło w Google, które wyskakuje, co się dzieje z Krystianem Ochmanem? Wszyscy czekają. Wszyscy czy... czekają na Twój ruch kolejny, muzyczny, na to, co robisz. Że co się dzieje ze mną? Tak. Kiedy to było? Teraz? Teraz. No, mam koncert piątego <laughs> I tacy. Nie no, no i tego Ma po, po prostu oczekują, są, wiesz, spragnieni jakiegoś sygnału od siebie, każdego, jaki dajesz, czy to piosenka, czy album, czy zapowiedź. No, próbuję wrzucać trochę więcej, ale jakoś tak nie lubię. Nie, ale social media a, nie? Czy nie lubisz mieć kontaktu z fanami? Nie, no nie, no kontakt z fanami to jest, to jest potrzebne, to akurat ja, fakt, że, że oni są tak no, nieskromnie mówiąc od, mi oddani i są tak dla mnie dobrzy i że, że tyle o mnie myślą, chciałbym też jakoś oddać, a nie, a nie tylko po, powiedzmy swoją musą. Że jakieś tam spotkania no, i żeby dawać znać właśnie to, co się dzieje w, no, w moim życiu. Mm -hmm. Myślisz, że to Voice of Poland spowodowało, że masz tak zagorzałą grupę fanów, bo oni się tam wtedy poznali, mm -hmm. czy Eurowizję? A chyba, chyba Voice, mm -hmm. Prędzej, no. Wtedy, kiedy mogli śledzić też to, co robisz z odcinka na odcinek, jakie kibice. No są to, ludzie. To oni wybierają. No, no tak, no są ludzie tam, którzy zostali od tamtego momentu. Mm -hmm. So I'm very lucky. Kiedyś próbowałem Wojszy w Stanach, jak miałem 14 lat, jak zacząłem w ogóle śpiewać i wiesz, nie wyszło, um, i to było wtedy jeszcze tak bardziej oglądane. A szczerze, tak, no, kwarantanna była i ja się strasznie nudziłem. So, um, artysta bez głosu albo artysta bez pracy, pojawianiem się na scenę to jest, jest zagubione. Nie wie co ze sobą robić, to jest akurat potrzebne. So, na kwarantannie już nie chciałam siedzieć na pupie, i fajnie było grając w Call of Duty albo w FIFA, nie przez tyle czasu i uczenia, i czytania, ale chciałam coś porobić, coś zaśpiewać na scenie, chciałam do tego wrócić, bo zacząłem się bać, że może tego zgubię, nie? i no i, i... I stwierdziłem, że pójdę, ale to przyszło tak naprawdę od, od mamy mojego tego najbliższego przyjaciela ze Stanów, mm -hmm. tego Adam Baina. Um, mama Adama mi wysłała kilka dni przed zakończeniem tych, no, składanie papierów nie, do Wojsa do przy preselekcjach. Um, no i zaproponowała mi, że, no, że, że może bym spróbował. I I think that was something that I naprawdę potrzebowałem. Wtedy, żeby co, pojawić się po prostu na mhm, scenę. Mhm. A, oczywiście taka trochę presja bo tak myślałem przed telewizją, jak uda się, ale myślałem, że co będzie, to będzie, um, ale wiedziałem, że jak tam mnie zaakceptują, to nie będę miał niczego innego na głowie, tylko mhm. to, żeby jak najlepiej e, wypaść. Mhm. To jest bardzo ciekawy wątek. W wieku 14 lat już startowałeś do Wołosowskiej Poland? Tylko nie, w Ameryce, nie startowałem. Byłem, byłem w jakiś tam um, przesłuchania, a, ale nie poza, poza kamerą. Tak to wyglądało, że a, zapisałeś się um, i dostała, dostałeś jakiś. Um, jakąś datę, nie musiałeś pojawić się. Mhm. I tam sporo ludzi e, i wszyscy w kolejce, oni wołają, e, niektórzy ludzi i, i ich rozdzielają do różnych pokoi. No i, e, e, i jest duży pokój, tam było i byliśmy w grupie powiedzmy czternastu. By the way, byłem jedynym gościem tam, a resztę to... to to dziewczyna, dziewczyna sama. Yeah, um, a też byłem najmłodszy, so it was, you know, it was double, mm -hmm. double trouble. You Rodzynek. Oh well, yeah, I was trying to, you know, how can I impress all these, all these women? Plus I'm the youngest one, so I was, I was hella afraid, right? <laughs> Ale. Nie dziwię się. No, a na końcu było ten um, jakiś producent z skąpem i po kolei uh, podchodziliśmy i śpiewaliśmy. Um, no, i na większość czasu nawet na nas nie patrzył, on po prostu słuchał. E, I na końcu to powiedział mniej więcej, kto kto e, przejdzie i, i tyle. A chyba z tej grupy to może jedna, jedna dziewczyna, e, albo nikogo, teraz nie pamiętam. Mm -hmm. um, no, chyba tam śpiewał uh, Rhythm of Love, Plain White Tears. Ja. Yeah. Ale to, to było tak trochę dla beki. No? Ja zaczynałam dopiero śpiewać, to nie było w ogóle takiej, um, takiej myśli, że, że jakoś to, to przejdzie. No ale słuchaj, w wieku 14 lat się nie udało. Jesteś żywym przykładem na to, że trzeba walczyć o swoje marzenia, iść do przodu, i nie trzeba się obrażać na, na robię, jakiś format programu, dlatego że się nie, nie udało. Robię, co Cztery ja mam... lata później dostałeś się i wygrałeś. Więc to jest piękne. No, częściowo szczęście na pewno, um, ale no, skupienie, no, Oscar was bored na tej kwarantannie, ale tak naprawdę, bez profa, profesora Jana Balarina i, i bez, bez mojego dziadka, to, to ja bym chyba tam nie, nie dał radę. Technicznie, mhm. oczywiście, bo to było, to, to, jest, to jest chyba, to było kluczem do tego. Mam już idealny nagłówek naszej rozmowy. Nudziłem się i wygrałem no, dlatego de Voice of Poland. Nie, nudziłem no, <laughs> się w kwarantannie. Nudziłem się w kwarantannie, bardzo... postanowiłem wygrać Voice of Poland. Mam szczęście, <laughs> że to jakoś się, się ułożyło. A um, też jakby ta kwarantanna, no mogę, mogę you know, um, call the Kwarantanna out and say, że to było straszne, nie? Ale to jakoś. Mnie pokierowało właśnie do, do takiej, takiej szansy. Krystian, czego można Ci życzyć? Sangria, you know, by, by the beach. Uh, you know, może kogoś będę miał przy sobie, to będę jej śpiewał. Um, no i potem spać przy, przy plaży. Just relax. Just relaxing. That, that's the that's perfect. That's a perfect life. Tak Ale w trakcie życzę. to i tak uh, też można mi już życzyć dobre nie wiem, dużo su sukcesów. Wiem. Sukcesów, zdrowia, wszystkiego, czego sobie życzysz. Wszystkiego najlepszego. Moim gościem był człowiek, który nudził się y i wygrał w związku z tym Voice of Poland. Krystianok. No <laughs> <sobie laughs> <w ogóle>. <laughs> Dziękuję. Dzięki. Dzięki.